Nazywam się Mikołaj Cywoniuk, jestem specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny sportowej. Przez wiele lat zajmuję się również kardiologią. Od dłuższego czasu interesowała mnie medycyna sportowa, dlatego przez wiele lat byłem lekarzem kadry narodowej Polskiego Związku Kolarskiego. Prowadziłem kolarzy szosowych, jak również MTB. Dwukrotnie byłem na olimpiadzie. Również miło wspominam okres współpracy z Robertem Korzeniowskim, czterokrotnym mistrzem olimpijskim, jak również z trenerem Jerry Tiernym, który trenował naszą mistrzynię Justynę Kowalczyk. Profilaktyka młodych ludzi jest podstawą do tego, żeby w późniejszym wieku nie atakowały nas choroby cywilizacyjne. Dlatego uważam, że badania najmłodszych powinny być kompleksowe. To powinien być wywiad, badania przedmiotowe, badania laboratoryjne, a równocześnie, jeżeli trzeba, badania bardziej specjalistyczne, czyli EKG, Holter, czy też testy wysiłkowe. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że obserwujemy, że młodzież polska coraz bardziej jest otyła i ma nadwagę. Młodzież polska również zaczyna chorować na cukrzycę, o czym my nie wiemy, ale widzimy w tych badaniach. Dlatego badania, które będziemy przeprowadzać razem z poradnią Kardiowita i Stowarzyszeniem Socjus Wigry Suwałki, będziemy mogli zrealizować ten plan. Cieszę się bardzo, że ta inicjatywa Socjus Wigry i poradnia Kardiowita umożliwi przebadanie większej ilości dzieci, diagnostykę tych dzieci i eliminowanie niekorzystnych skutków. Pamiętajmy o tym, że jeżeli dziecko przystąpi do uprawiania sportu niezdiagnozowane, jeżeli będzie miało jakieś ukryte wady, one będą się pogłębiały i uniemożliwią takim dzieciom osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego. Panel badań, które my proponujemy, to są badania wywiad, badanie przedmiotowe, badania laboratoryjne, czyli morfologia, mocz, cukier oraz badanie EKG. Jest to podstawowy panel. Jeżeli będziemy uważać, że należy rozszerzyć, oczywiście tą pulę zwiększymy. Mam tutaj na myśli zarówno EKG wysiłkowe, jak i echo serca, jak i badania zaburzeń rytmu, czyli badania holterowskie. Ja bardzo z tego miejsca apeluję do rodziców, którzy będą posyłać swoich dzieci do klubów. Tutaj ja mam na myśli, mówię o klubie Wigry Suwałki. Dlaczego to jest ważne? Albowiem rodzice to są tymi, którzy pierwsi zwracają uwagę na nieprawidłowości. Pamiętajmy o tym, że jeżeli my nie zdiagnozujemy problemów w tym najwcześniejszym okresie, to będzie skutkować później na przebieg wyczynu, czyli kariery sportowca. Dlatego te dzieci, które już są w klubie, one również wymagają weryfikacji i wymagają również diagnostyki i one również potrzebują tych badań. Dlatego poradni chcielibyśmy wszystkie dzieci, zarówno te, które są już w klubie i te, które przystąpią do uprawiania piłki nożnej, badać, zdiagnozować oraz wykluczyć ewentualne dolegliwości, które później uniemożliwią im uprawianie sportu na wysokim poziomie. Profilaktyka mało kosztuje, natomiast leczenie niestety pociąga za sobą potężne koszty i powikłania, które w wieku późniejszym obserwujemy. Zawały serca, udary mózgu, powikłania dotyczące układów kostno-stawowego. A z powodem tego są czynniki ryzyka. Jak? Otyłość w najmłodszym wieku, cukrzyca, hipercholesterolemia również, następnie nadciśnienie tętnicze i mała aktywność fizyczna. O tym musimy pamiętać.